Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak wpływać na rzeczywistość. Kolejna metoda wpływania na rzeczywistość. Wpływać na rzeczywistość za pomocą myśli. Myśl jest niezwykle potężna. Ta metoda, którą Ci dzisiaj podam, ten sposób jest bardzo skuteczny, niezwykle potężny sposób wpływania na rzeczywistość. Powiesz tak, w jaki sposób myśli niematerialne mogą wpływać na materialny, rzeczywisty świat? Otóż mogą. Zobacz, jeżeli chcesz podejść do ściany, podchodzisz do ściany, tak? A co rozpoczęło ten proces? Twoja myśl. Wiemy, impulsy nerwowe i tak dalej, to są zjawiska fizyczne, ale żeby te impulsy mogły powstać, musiała powstać myśl. Myśl poruszyła twoje ciało. Tak jak w twoim ciele każdy organ jest jakby odrębną całością, natomiast są połączone ze sobą więzłami energetycznymi, układem setkami tysięcy niteczek połączeń nerwowych, tak ty jesteś częścią całego świata. Również połączoną zresztą. Tylko tu zamiast tych setek tysięcy niteczek nerwowych są pewne sprzężenia energetyczne, które też możemy określić jako niteczki, sznury. Skoro za pomocą swojej myśli możesz wpływać na swoje ciało, to również za pomocą swojej myśli możesz wpływać na otaczający świat, na otaczającą cię rzeczywistość. I robisz to. Wszyscy to robimy, z tym, że robimy to nieświadomie, często pokracznie, i bardzo często na swoją szkodę, nie zdając sobie sprawy, jak trzeba. Ja Ci dzisiaj to powiem. Powiem Ci, jak poprawić swoją pozycję w tym świecie, jak poprawić ten świat, a przede wszystkim, jak sobie nie szkodzić, w jaki sposób Twoje myśli wpływają na rzeczywistość. Najpierw trzy zastrzeżenia. Nie może to być coś, co jest wbrew naturze, nie może być to coś, co zaburza porządek świata i nie możemy wpływać na zdarzenia przeszłe. Jeśli chodzi o resztę, sky is the limit. O co chodzi? Nie może być wbrew naturze. Nie jesteś w stanie za pomocą swoich myśli sprawić, że krzew jałowca zaowocuje ananasem. Nie jesteś w stanie sprawić, że urośnie ci trzecia ręka. Są pewne prawidła natury, których nie jesteś w stanie zburzyć. Druga sprawa, nie może być to wbrew porządkowi świata. Cokolwiek by ci się nie wydawało, ten świat dąży do pełnej harmonii i wszystko, co burzy ten pęd ku wzrostowi, ku harmonii, nawet jeżeli się uda, zostanie natychmiast zniwelowane poprzez ciąg następujących po sobie bardzo szybko zdarzeń. A jeżeli to ty jesteś tym punktem, który burzy porządek świata, te zdarzenia będą dla ciebie przynajmniej nieprzyjemne. Więc nie burz harmonii, nie burz tego dążenia do doskonałości. Trzecia sprawa, nie może wpływać na zdarzenia przeszłe. Jeżeli nie zdałeś egzaminu, to nie możesz sprawić, że go zdałeś. Ale możesz sprawić, że dostaniesz jeszcze jedną szansę i tym razem zdasz. Jeżeli mąż cię porzucił, nie możesz sprawić, żeby cię nie porzucił. Możesz sprawić, żeby wrócił do ciebie. Tylko tutaj w tym wypadku taka mała dygresja, zastanów się, czy na pewno tego chcesz. Czy tu chodzi ci o twoje wspaniałe małżeństwo, czy o urażoną dumę. Dobrze się zastanów, zanim to zrobisz. Wracając do tematu. W jaki sposób myślami wpływamy na ten świat, wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość. Małe ćwiczenie. Przypomnij sobie dzisiejsze poranne mycie zębów. Teraz przypomnij sobie najpyszniejszy posiłek, jaki kiedykolwiek w życiu jadłeś. Coś, co po prostu było rozkoszą smaku, niebem w ustach. A teraz? Teraz zwróć uwagę, jakie myśli towarzyszyły tym dwóm wspomnieniom. Przy myciu zębów najprawdopodobniej była to szybka, ulotna,
powierzchowna, byle jaka myśl. W drugim wypadku ta myśl była głębsza, mocniejsza, bardziej nasycona, pełniejsza, jakby rozciągnięta po to, żeby tą swoją chwilę rozkoszy jak najdłużej przeżywać. Różne są intensywności tych myśli, które mamy. Przeważnie, niestety, te myśli nasycone towarzyszą złym wspomnieniom, obawom, stało mi się to, czego mi się obawiał, prawda? Obawom, lękom. I w związku z tym, tymi myślami wywołujemy te zdarzenia, których nie chcemy. Naucz się te myśli kontrolować, sposób myślenia i sprawiać, żeby były dla ciebie z pożytkiem. Na początku zwracaj uwagę na swoje myśli. Naucz się odróżniać te myśli powierzchowne, płytkie od tych głębszych, jeszcze głębszych. Ja te myśli sprawcze nazywam myślą przeciągłą. Staraj się taką myśl w sobie wywołać. Usiądź gdzieś w spokojnym miejscu, tak żeby nic nie odciągało twojej uwagi, nie zaburzało twojego spokoju. Zastanów się nad czymś, czego chcesz i myśl o tym. Ale myśl o tym pomaleńku, chociaż bardzo intensywnie i głęboko. Niech ta myśl będzie nasycona, pełna polotu, ale gęsta. To jest właśnie ten sposób myślenia, którym możesz coś wywołać. Najpierw musisz wiedzieć, czego chcesz. Potem coś w rodzaju może medytacji, ale trochę inaczej. Potem myśl o tym. Myśl o tym, ale tylko o tym i tą myślą przeciągłą. Wiesz, jak ona ma wyglądać? Zwróć kiedyś w autobusie uwagę. Wybierz sobie jakiegoś faceta, który akurat nie czyta książki, nie rozmyśla nad zbawieniem świata, tylko sobie siedzi. Wchodzi starsza pani, wchodzi facet, obrzuca je wzrokiem, nagle wchodzi fantastyczna dziewczyna. Zobacz, jak się przygląda. Jakie to jest intensywne. Jakie to jest może nie natarczywe, ale pełne. Tak ma wyglądać twoja myśl. Ta myśl ma być silna, powolna, pełna, nasycona. Myśl o tym wydarzeniu i tylko o nim. Dobrze wiedzieć, że im mniej to wydarzenie jest prawdopodobne, im więcej dla ciebie znaczy, tym dłuższy czas musisz sobie na to dać. Więc przed ważnymi wydarzeniami zaczynaj przynajmniej 2-3 dni wcześniej. Przy takich myślach, przy takim podejściu masz wielką szansę na kreowanie rzeczywistości, na kierowanie wydarzeń w tym kierunku, który ci odpowiada. Może nie od razu ci się uda, musisz potrenować, ale się uda. To jest niezwykle potężne narzędzie, chociaż proste. Wiesz co, możesz jeszcze przy niektórych wydarzeniach powoływać całe ciągi zdarzeń. Ciągi, które doprowadzą do rezultatu. Na przykład, jeżeli masz w przyszłości jakąś rozmowę o pracę, praca, która jest dla ciebie naprawdę ważna i którą naprawdę chcesz, postaraj się wyeliminować kandydatów, jeżeli wiesz kontrkandydatów, jeżeli wiesz, kim oni są. Ale nie w ten sposób, że jeden zaśpi, a drugi dostanie rozwolnienia. To może się obrócić przeciwko tobie. Raczej inaczej. Myśl po drodze, aby jeden z nich wygrał na loterii, a drugi dostał jeszcze lepszą pracę. Droga wolna. Czemu jeszcze tak w sposób pozytywny? Zauważyłem, i mówię ci to z doświadczenia, że rzeczy, które prowadzą do negatywnych skutków, które zaburzają harmonię, spełniają się cudacznie, źle i to źle dla ciebie. Im więcej osób na tym, co kreujesz, skorzysta. Im więcej osób będzie z tego zadowolone, tym pełniej, dokładniej i szybciej to się spełni. Możesz
za pomocą tych powolnych myśli, oczywiście nie odnosi się to tylko do pracy, odnosi się do miłości, powodzenia w życiu, sukcesach w sporcie, sukcesach towarzyskich. Za pomocą tych myśli przeciągłych możesz wiele, bardzo wiele, ale zastanów się, czego naprawdę chcesz, bo czasem wykrojesz coś, co ci się wydaje, że chcesz i to coś będzie dla ciebie tylko ciężarem, tylko kłopotem. Zastanów się, czego naprawdę chcesz, kreuj rzeczywistość, dąż do szczęścia, osiągnij to szczęście, a potem podziel się z nim z innymi. Zapraszam cię do subskrypcji mojego kanału, zapraszam cię na inne moje filmy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.